Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i z wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego. Bo to słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, kontynuujemy rozważania, kontynuujemy stan naszej radości, radości naszego ducha z powodu świąt Wielkiej Nocy, tak jak już nieraz słyszeliśmy tych najważniejszych świąt, najważniejszych w życiu każdego chrześcijanina, gdyż mają największe znaczenie, największą wagę dla każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, kto wierzy w życie wieczne, kto wierzy, że jego życie nie kończy się śmiercią fizyczną, śmiercią ciała. Moi kochani, ale samo obchodzenie świąt, samo świętowanie, radowanie się, samo spożywanie pokarmów, nawet pobłogosławionych w Wielką Sobotę, to nie jest wystarczający przejaw tej radości chrześcijanina, która powinna być jako, powiedzmy, efektem, skutkiem tych wydarzeń, które rozważamy. Moi kochani, prawdziwe znaczenie tych świąt to jest umacnianie naszej wiary. To powinno być efektem, efektem świętowania. Nie możemy, żeby w naszym życiu, tak jak już też mówiłem w trakcie świąt Bożego Narodzenia, stosować tego powiedzenia również tutaj święta i po świętach, czyli było, przygotowywaliśmy się, odświętowaliśmy, pojedliśmy i się skończyło i wracamy do normalności. Moi kochani, Bóg przemawia do nas, ale powinniśmy go szukać. Powinniśmy szukać tego głosu. Powinniśmy w naszym życiu zorganizować sobie przestrzeń spotykania się z Bogiem. Inaczej będzie dokładnie właśnie, jak przed chwilą powiedziałem, święta i po święta. Ale powinniśmy tą radość wielkanocną przekładać na nasze życie codzienne. Powinniśmy ją kontynuować w naszych relacjach, w naszym poszukiwaniu Pana Boga i przede wszystkim w zwalczaniu wszystkich przejawów zła, pokus, złego ducha, wszystkiego, co jest niezgodne z Bożym Słowem, z tymi tajemnicami, które rozważamy. Nie możemy po krótkim czasie świętowania zrezygnować, zamknąć się, zrezygnować z tego wysiłku, który wkładaliśmy w trakcie Wielkiego Postu, w trakcie właśnie tych najbliższych już dni, w trakcie Triduum Świętego, tego wysiłku bycia blisko z Panem Bogiem, wysiłku kierowania wszystkich naszych obowiązków, czynów, postępowania, również czasem właśnie tego stanu naszego ducha, powinniśmy kontynuować, powinniśmy podtrzymywać tą radość. Moi drodzy, jest wielu oszustów w naszym życiu, którzy
tak jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, z polecenia złego ducha ludzi ogarniętych egocentryzmem, egoizmem, chęcią panowania, chęcią przyswajania sobie boskich, zwodzą ludzi na manowce, ludzi poszukujących. I dlatego jedynym lekarstwem, żeby złapać się w ich sieci, w ich pnowania, to jest ciągłe zwracanie oczu naszego serca na Ewangelię, na Pismo Święte. Wracając znowu do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Jak arcykapłani z uczonymi w Piśmie, co by myślili, żeby zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w jakiś sposób przekręcić. Przecież słyszymy doskonale w Ewangelii, że ci strażnicy, o których słyszeliśmy też w poprzednich dniach w Ewangelii, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał, kiedy nastąpiło trzęsienie ziemi, którzy tak się zlękli, przelękli tego anioła, że stali się jakby martwi. I oni przychodzą i opowiadają rzeczywiście, co się wydarzyło, co się stało przy grobie Jezusa Chrystusa. Ale nawet usłyszawszy to od własnych słów, od żołnierzy, nie od uczniów Chrystusa, to o tym, co się wydarzyło, arcykapłani uczeni w Piśmie tak bardzo się bali o własne, powiedzmy, stołki, własną wygodę, własne wpływy, finanse, że nie pozwolili nawet naocznym świadkom, własnym sługom przemówić do ich serca. Tylko zły duch kazał im przekręcić to wszystko. Odrzucić Boże objawienie. Odrzucić prawdę o Mesjaszu, o Jego zmartwychwstaniu. I jak bardzo niedorzeczną sprawę wymyślili. Przecież nawet logicznie posłuchają, skoro kazali powiedzieć żołnierzom tak, że uczniowie przyszli i wykradli ciało Jezusa Chrystusa, gdyśmy spali. No to skoro spaliśmy, to jak mogliśmy widzieć? Czyli takie bajki, ale później podali do wierzenia ludziom jako coś prawdziwego, coś mającego znaczenie. Moi kochani, w dzisiejszym świecie, również w Kościele, jest pełno takich, którzy wymyślają cuda niewidy. Bajki stworzone tylko po to, żeby walczyć o wpływy, walczyć nawet nie o ludzi, tylko o finanse ludzi. Bardzo często w kościołach, w różnych wspólnotach nie jest walka o człowieka, o jego duszę, o zbawienie jego duszy. Tylko o to, że skoro ten człowiek przychodzi, to zostawi na tace, to będzie utrzymywał kościół i w tym momencie przede wszystkim duchowieństwo będzie miało z tego powodu pożytki i nie tylko duchowieństwo. I tak często idzie z roku w rok, z pokolenia w pokolenie. Moi kochani, dlatego musimy strzec się, mieć się na baczności, żeby przypadkiem nie dać się wplątać właśnie w takie oszustwa złego ducha, które jest bardzo przebiegły, który człowieka, ale nie Pana Boga, przewyższa przebiegłość. Moi drodzy, dlatego nie wolno nam bazować na naszym intelekcie, naszej sile woli, naszych przekonaniach. Jeśli będziemy bazować tylko i wyłącznie na tym, co mi się zdaje, albo co ja uważam, to w tym momencie można być praktycznie pewnym, że złapiemy się w sieci kłamstw, w sieci przede wszystkim spraw związanych z władzą, z finansami. Natomiast kiedy będziemy oczy naszych serc kierować ku Ewangelii, kiedy będziemy słuchać tego, co mówi do nas Jezus Chrystus, to będziemy mogli śmiało iść za tym głosem i wiedzieć, że nie pójdziemy na manowce, nie zbłądzimy. Moi drodzy, nie ma Kościoła tam, gdzie nie ma miłości, nie ma prawdy, nie ma szacunku, nie ma pokory. Jezus Chrystus przybywa w sercach ludzi przede wszystkim prawdy, tam, gdzie nie ma grzechu. Jezus Chrystus przybywa wśród ludzi, którzy poszukują Go, którzy wspólnie, zgodnie proszą, tak jak nas nauczył w modlitwie Ojcze Nasz. Nie proszą o wpływy, finanse, o posady, o zaszczyty, honory, tak jak robili to uczeni w Piśmie, arcykapłani. Tylko Jezus Chrystus jest blisko szukających Boga, o czym rzeczywiście doskonale wiemy. I dlatego szukajmy Boga. Szukajmy Boga, ale miejmy się na baczności, również pamiętając o słowach Jezusa Chrystusa, który mówił, że szeroka jest droga i przestrzenna brama, przestronna brama, przez którą idzie się do zatracenia.
a wąska jest ścieżka i wąska brama wiodąca do życia wiecznego. Co oznacza, że nie przez własny komfort, konformizm, nie przez własną wygodę, nie przez honory, zaszczyty, tylko przez szukanie prawdy i miłości, przez pokorę i szacunek, przez świadczenie swoim życiu o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa możemy być prawdziwymi świadkami Boga. Jezus Chrystus jest jeden. I On, tak jak już wspominaliśmy nie jeden raz, zbawić przyszedł każdego z nas. Za każdego oddał życie na krzyżu i za każdego z nas zmartwychwstał. Dlatego nie może być prawdą to, że ktoś będzie mówił, że Chrystus jest tylko u nas. Chrystus jest tylko dla nas. Chrystus jest tam, gdzie my powiemy, że będzie. On jest Bogiem. On jest Bogiem Wszechmogącym. I On jest dostępny dla każdego skruszonego serca. Jest dostępny dla każdego, kto pragnie umrzeć dla grzechu, a żyć dla prawdy, dla życia wiecznego, dla miłości. Kościół przestaje być ciałem Jezusa Chrystusa, gdzie ciałem najważniejszym budulcem staje się materializm, pieniądz, władza, walka. Czasami walka, która naprawdę staje się niesmaczna tylko po to, żeby jeden drugiego oczernić, potępić, żeby walczyć o zaszczyty, o posady, o miejsca. Moi kochani, słyszymy w pierwszym czytaniu o świętym Piotrze, który przemawiał do różnych narodowości, różnych ludzi, który głosił prawdę, jedyną prawdę, że Jezus Chrystus, który przyszedł i czynił cuda, którego posłannictwo Pan Bóg potwierdził wielkimi znakami i czynami, które również w naszych czasach i w naszym życiu możemy zaobserwować i widzieć. On za nas umarł rękami bezbożnych, czyli też rękami naszych grzechów. Został przybity do krzyża, ale zmartwychwstał. Czyli pokonał naszą grzeszność. Pokonał swoją, ale również naszą śmierć. On żyje. I tylko i wyłącznie Jego świadectwo jest prawdą. Kiedy Piłat zadawał Jezusowi Chrystusowi pytanie, które zna każdy z nas, które jest znane na całym świecie, cóż to jest prawda, to Jezus Chrystus nie odpowiedział ze względu na to, że już wcześniej powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Boga inaczej, i tutaj uwaga, nie inaczej niż ktoś powiedział, nie inaczej niż ktoś zadecydował, że jakiś człowiek to opisał ustami. Tylko Jezus Chrystus mówi jasno i wyraźnie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przyjdzie do Boga inaczej, jak tylko przeze mnie. Moi drodzy, módlmy się o jedność. Módlmy się o jedność w wyznawaniu prawdziwej wiary. Módlmy się o jedność w wyznawaniu prawdziwych wartości. Módlmy się o jedność chrześcijan. O taką jedność, która będzie przekraczała sprawy finansowe, materialne, wpływowe, sprawy, tak jak już dzisiaj niejednokrotnie powiedziałem, sprawy czysto tylko i wyłącznie ziemskie. Żeby to wszystko pogrzebać, pogrzebać razem z grzechami, ze wszystkimi grzesznymi przywiązaniami człowieka, żeby uwolnić się od tego wszystkiego. Żeby uwolnić się dla życia wiecznego w prawdzie, miłości i pokorze. Jezus Chrystus dla mnie i dla Ciebie, bracie, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.